Szymon Włodarczyk, Szymon, witamy w Górniku Zabrze. No, tradycyjnie w momencie, tuż po podpisaniu umowy pada takie pierwsze pytanie o wrażenia, jakie towarzyszą Ci właśnie po podpisaniu umowy z Górnikiem Zabrze. Podziel się z nami. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę trafić do Górnika Zabrze. Jest to naprawdę bardzo tytułowy klub z wielką historią, więc naprawdę jestem szczęśliwy i czekam na nowe wyzwania. Czekasz na nowe wyzwania, a powiedz, dlaczego właśnie zdecydowałeś się swoją karierę piłkarską kontynuować właśnie tutaj w Zabrzu? Na pewno jest tu bardzo duży potencjał na boisku. Widać w ostatnich meczach, że naprawdę super grają w piłkę, więc na pewno też mnie to bardzo jakby skusiło, żeby tu przyjść. Też na to, że to są super kibice, otoczka dookoła jest naprawdę wyśmienita. Że naprawdę są same plusy, bardzo same plusy, żeby tu przyjść i super miejsce dla mojego rozwoju. Jesteś bardzo młodym piłkarzem, 19-letnim, ale prosiłbym Ciebie, abyś określił swój styl gry, jakim napastnikiem jesteś, no i czy jest ktoś, na kim się piłkarsko wzorujesz? Wzoruję się na pewno na Robercie Lewandowskim, pod względu na nasze podobne warunki fizyczne i na to, że jest Polakiem, naprawdę doceniam jego grę. Określiłem siebie jako typową dziewiątkę, która naprawdę wie zawsze przy dośrodkowaniu w polu karnym, który potrafi wygrać główkę, też potrafi strzelić bramkę, ruchy na wolne pole, więc na pewno nie jestem takim typowym napastnikiem, który będzie czekał na piłkę, ale też potrafię znaleźć się w pozycji i oddać strzał na bramkę. W Górniku Zabrze będziesz grał z numerem 20. Powiedz, dlaczego wybrałeś właśnie ten numer? To jest w mojej przygodzie z piłką nożną. Jak grałem z numerem 20 w reprezentacji Polski do lat 17, strzelałem najwięcej goli, najwięcej dawałem drużynie, więc uważam, to jest też dobry start w nowej drużynie. Ten dobry start w nowej drużynie, w nowej szatni, powinno temu sprzyjać również to, że znasz kilka osób z drużyny Górnika Zabrze. Coś więcej możesz powiedzieć? Tak, znam na pewno bardzo dobrze Mateusza Cholewiaka, z którym grałem w Legii Warszawa. Na pewno super osoba, więc się cieszę, że możemy znowu wrócić do jednej szatni. I również znam jeszcze za czasów juniora, jak byłem młodszy, Krzyśka Wingralka, z którym grałem w Sępie Ursynów. Jako mieliśmy z 12-13 lat, więc też fajnie wrócić i się spotkać i razem grać piłkę. Tak więc, Szymon, nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Ci powodzenia, wywalczenia miejsca w składzie Górnika Zabrze, no i jak najwięcej bramek w przyszłym sezonie. Dziękuję bardzo.